O, to jest trudny utwór. Remember those walls I built, wow. Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. But I never really had to doubt, standing in the light of your halo, got my engine now. Facetami się będę dzielił moimi chusteczkami. Dzięki, Sisley. Ile chcesz? Takie emocje. Brawo, dziewczyno! Super! Dobra. Trzeba tu walczyć. Jak właśnie, jak gladiator widzę. Przez chwilę, myślałam, że ona jest nieprawdziwa. Chwilę oddechu. Po tym wszystkim potrzebujemy chwilę oddechu. Jak masz na imię? Roxana. Roxana. Tutaj jedni przez to będą się kłaść krzyżem, drudzy będą na dystans grać, żeby go zeliminować. Więc ja idę w górę, jeżeli chcesz iść na sam szczyt tego programu. All the way up! Razem z tym teamem. Wow. Ile masz lat w ogóle? Ja mam 12 lat. 12 wow. lat, proszę Państwa, chyba należą się wielkie, wielkie brawa. Słuchaj, jeżeli Ty śpiewasz tak, jak śpiewasz w wieku 12 lat, czyli właściwie można powiedzieć, że myślę, że Beyoncé w Twoim wieku nie miała aż takiego głosu. Teraz ma fantastyczny, ale ona śpiewa rzeczywiście od malutkiego. Ja nie znałem Beyoncé w Twoim wieku. Ale wskazujemy oczywiście. Natomiast jeżeli ty dzisiaj śpiewasz prawie tak jak Beyoncé, to jak będziesz w jej wieku, to ja nie wiem, co się wydarzy. Będzie śpiewała jak Edyta Górniak wtedy. Kochani, a powiedz, a po polsku mogłabyś coś zaśpiewać dla nas? Bo ja mam niedosyt w ogóle tego pięknego głosu. Jeszcze bym chciała go słuchać i słuchać. Mogłabym zaśpiewać Aleją Gwiazd. Wow! No i jest Zdzisława Sosińska w repertuarze. Proszę bardzo. Zmierzysz się? Słuchaj, a jak może razem? A jakbym przyszła do ciebie, to będzie ok? No. Bardzo mi miło tylko o ciebie. A tobie miło? Tak, ogromnie. Ogromnie? A wiesz, jak przyjdziesz do mojej drużyny, to będziemy cały czas razem. Wyobrażasz sobie? Pójdziesz tam i będziemy cały czas razem. Nie, to nie. Fajna myśl, no Roxana, nie? Roxana, tu pójdziesz. Pójdziesz tu. No i kogo ty teraz wybierzesz? Ja się boję.
Ja się po prostu boję. Roxanka, to już śpiewanie z edytą masz zaliczone. To teraz no chodź tą ścieżką i będziesz śpiewać z nami. Tak. Jeżeli chciałabyś wybrać nas, to my w takim razie jesteśmy do twojej dyspozycji. Walt Disney kiedyś powiedział, że jeśli jesteś w stanie coś sobie wymarzyć, to jesteś w stanie to osiągnąć. Więc zapraszam cię, widzisz ten napis, chcę ciebie bardzo, do mojej drużyny. Wymarzymy sobie, potem to osiągniemy. Wymarzymy sobie, osiągniemy to, co chcemy. A ja czuję tutaj duży finał u ciebie. Jestem podekscytowany samą myślą, że mogę z tobą pracować, więc proszę, proszę cię, chodź do mnie. Proszę, proszę. Roxana, to jest czas, kiedy ty musisz zdecydować, więc zapytaj swojego serduszka. Jakie twoje serce ma piękny głos? Którą ścieżką powinnaś podążać i dlaczego to Topsona i Barona? Ja uwielbiam was wszystkich, ale wybieram panią Edytę. Jesteście zadowoleni z wyboru. Bardzo. Bardzo. To ja się cieszę, że wy się cieszycie.